Dzień dobry. Jest jedna rzecz, która łączy wszystkie mieszkania w Polsce. Są to meble z IKEA. Kto nie słyszał o tej firmie, prawdopodobnie mieszka pod kamieniem. Żeby zobaczyć meble lub ogólnie asortyment z IKEA, wystarczy paradoksalnie pójść do kuchni, czy sprawdzić, jaka firma kryje się na spodzie biurka czy krzesła. To, że Polska może się poszczycić największą fabryką tych mebli na całym świecie, a po Chinach jest największym potentatem tych mebli na całym świecie, zawdzięczamy jednak niełaskowości Szwedów, a pewnemu magnatowi, żyjącemu w XVII wieku. Żeby poznać odpowiedzi na te pytania, musimy sięgnąć pamięcią do XVII wieku i ówczesnej sytuacji politycznej. Rzeczpospolita obojga narodów była szarpana licznymi konfliktami wewnętrznymi, akuzacje ich rebelia na południu, Rosja i nieustająca wojna na instantach, coraz silniejsze Prusy na zachodzie i niepozorne państwa na północy. To ostatnie od zawsze intensywnie myślało nad zrobieniem z Bałtyku prywatnego jeziora w swoim królestwie. Problemem niestety zawsze była Rzeczpospolita, która nie myślała nawet na opuszczeniu tamtych terenów i oddaniu ich Szwedom. Jednakże po wojnie 30-letniej i jak już wspomnieliśmy, targana wewnętrznymi konfliktami zdawała się nie być takim zagrożeniem jak dawniej. Szwedom pomagał fakt, że Polska uwikłała się również wtedy w poważny konflikt z Rosją, który zmusił wojska Rzeczypospolitej do wojny obronnej. To nie był jednak koniec problemów, gdyż w naszych stosunkach ze Szwecją istotną rolę odgrywali Wazowie, którzy rościli sobie prawa do tronu szwedzkiego. Do wybuchu wojny przyczynił się jednak wcześniej wspomniany magnat. Jego imię brzmiało Hieronim Radziejowski. Kiedyś potężny szlachcic, dziś banita i wygnaniec. To on udał się do króla Szwecji, chcąc go namówić do najazdu na Polskę. To i wyżej wymienione czynniki przyczyniły się do wybuchu wojny w roku 1655. Konflikt poparli polscy protestanci i inne polskie stronnictwa nieprzychylne królowi Kazimierzowi. Mimo, że nawet król Szwecji, czyli Karol X Gustaw, starał się nie nadawać konfliktowi podstaw religijnych, to polskie stronnictwa protestanckie, jak na przykład bracia czescy z Leszna, pomogli szwedzkim wojskom dostać się do miasta. Początek VI wojny polsko-szwedzkiej rozpoczął się od pasma sromotnych porażek do tego stopnia, że niektóre województwa i miasta poddawały się w niewolę. Szwedzi mieli po swojej stronie nie tylko lepsze uzbrojenie, ale i dużo liczniejsze wojska. Między innymi stąd nazwa Potop Szwedzki. Szwedzi po prostu zalali nasz kraj, zmuszając nawet Jana Kazimierza do ucieczki z Warszawy. Teraz uwaga! Poczeka nas istny potop informacji. Po tym jak szwedzki feldmarszałek Arvid Wittenberg przedarł się z Pomorza do Wielkopolski, maszerując ponad 14-tysięczną armią, w ujściu zgromadziło się pospolite ruszenie polskich szlachciców. Jednak szwedzkie wojska przeprowadziły się przez Noteć i 25 lipca polska szlachta skapitulowała, oddając całą Wielkopolskę Karolowi Gustawowi X. W międzyczasie król Polski uciekł do Łęczycy, gdzie znajdowały się wojska hetmańskie. 31 sierpnia po wcześniejszym przejęciu wsi Koło Szwedzi ruszyli na Warszawę. Po kolejnej serii porażek Polska poddała Mazowsze, wcześniej tracąc m.in. Tarnów czy Nowy Dwór. Niedługo później, bo 20 października, król Szwecji zmusił Litwę do zerwania Unii z Rzeczpospolitą i zawarcia nowej ze Szwecją. Co ważne, w całym tym zamieszaniu król ucieka na Śląsk, zajmowany wtedy przez Habsburgów. To pasmo niekończących się porażek zmierzało jednak ku pozornemu końcowi, który miał mieć swój początek w Niemerze 3 listopada, gdzie doszło do rozejmu Polski i Rosji. Zaraz później doszło do kolejnego ważnego rozejmu, tym razem z Prusami, z którymi 12 listopada podpisaliśmy sojusz obronny, w którym Prusy zobowiązały się do obrony swoich głównych miast, m.in. Pucka i Malborka. Przełom nastąpił 7 grudnia, którym oddziały powstańcze wygrały w bitwie pod Krosnym. 13 grudnia oddziały chłopskie zajęły Nowy Sącz, następnie Szwedzi utracili Białą i Oświęcim, a górnicy z Wieliczki wyswobodzili swoją kopalnię. Szwedzi ustąpili z mniejszych miast Małopolski, takich jak Krosna, Nowy Sącz, Biecz, Duka, a 27 grudnia odstąpili od oblężenia Jasnej Góry. Niemal cała Małopolska wypowiedziała nieposłuszeństwo Karolowi Gustawowi X. 29 grudnia polskie wojska zawiązały Konfederację Tyszowiecką, a Jan Kazimierz powrócił do Polski. Dzień dobry Państwu, oto TVY z najnowszymi informacjami z polsko-szwedzkiego frontu, na którym znajduje się wieście Hanów. Jest tam nasza reporterka Basia. Halo Basiu, słyszymy się? Dziękuję Marku. Jak widać, nie ma tutaj za bardzo nic po tym, jak najechała nas Szwecja. O, to chyba mieszkaniec, zapytajmy go, co się stało. Przepraszam,
Dzień dobry. A więc co pan robił, kiedy najechali pana Szwedzi? Siałem ziemniaki w polu, odganiałem drożdy, bo jest on nasiona. Proszę nie zadać głupich pytań. Przyszli kury, pogwałcili ziemniaki, ukradli, żonę mi zgwałcili, spalili chałupę i stodołę. Proszę sobie to zapamiętać. To jeszcze jak raz zobaczę tych Szwedów, to sam ich wszystkich. Jeszcze jakieś pytania ma pani do mnie? Czy mogę uciekać sobie stąd już? A więc czy jacyś członkowie rodziny, poza wcześniej wspomnianą przez pana żoną, czy poniesie jakieś konsekwencje, mają też jakieś nieprzyjemne doświadczenia? Oczywiście, przecież nie żyją. A do innych członków rodziny, no to tylko moja poprzednia żona pewnie alimentów nie będzie dostawać, bo wszystko mi ukradli. Że ja tak powiem, to możecie wyciągnąć, że tylko Azorek, bo Azor szybko umie biegać, nie szybciej niż ci Szwedzi na tych swoich i hahajach. On jest psem na Szwedów z Ikei, te co napadły. Azor, jak robisz na Szweda? Tak robisz na Szweda. Widzisz, stresowałem go. Jak na państwa zacznie skakać, znaczy, że jesteście Szwedami oboje. Będzie się wisieć na tym drzek. Mogę już iść, czy jeszcze jakieś pytania mam pani? Tak, czy ma pan coś, żeby... Ty, szwedzki zdradza. Czy mógłby pan jakoś skwitować całe to tragiczne wydarzenie? Nigdy więcej nie kupimy bliskiej. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. A więc to był reportaż, oddaję głos do studia, Marku. Dziękujemy, Basiu, za ten krótki reportaż oraz pozdrawiamy Azora. Po tym jak król powrócił i wygłosił tonę przemówień, na przykład w Krośnie, Nowym Sączu czy Jasnej Górze, która nigdy nie została zdobyta przez wojska szwedzkie, po tym jak dowództwo nad wojskami objął Stefan Czarnecki, do polskich wojsk zaczęły się przyłączać kolejne oddziały, jednak dalej wydawały się niczym w porównaniu z ilością wojsk Szwecji. W takim obrocie spraw Czarnecki zastosował tak zwaną wojnę podjazdową, co znacznie wyrównało szanse. Szwecja zatrzymała się dopiero w Warszawie. W odpowiedzi na to Szwecja stworzyła największy crossover w dziejach i zawarła mnie między sobą, kozakami, a Siedmiogrodem. Polacy nie mieli sił na tak wielką wojnę, lecz raz w historii uzyskaliśmy wsparcie Habsburgów, którzy z Danii, czyli ze swojej wielkiej strefy wpływów, zaatakowali Szwecję. Ta w związku z tym wycofała większość swoich wojsk, a osamotnione wojska kozaków i Siedmiogrodu nie stanowiły już tak wielkiego zagrożenia i zostały pokonane. Osamotniona i Holandia nie stanowiła już dużego zagrożenia i pod ciosami Polski i Prus została zmuszona do pokoju zawartego w Oliwie w 1660 roku. Mimo tego, że nie ponieśliśmy większych strat terytorialnych, to po wojnie na wielu frontach byliśmy wyczerpani i szargani głodem, epidemiami i biedą. Straty pieniężne dla państwa starano się uzyskać nakładem kolejnych podatków. Sytuacja gospodarcza też leżała na łopatkach. Zapytacie, co to ma wspólnego z Ikeą? Absolutnie nic. On zabrał kubek z autami. Z drogi kobieta idzie. Biją mnie w dom. Po mnie mam. To jest wina gier. Dobra, to jest kamera. Siema. Pytacie się mnie, co myślę o kryzysie na białoruskiej granicy. Na dziecko. Widzisz to dziecko? Rosja i nieustająca wojna na Inflant. No, jeszcze raz! Rzeczpospolita obojga narodów, boż. Po prostu czuję wzrok wszystkich na sobie jeden. Ominam jedno zdanie. Nie możesz tak stać. Zobacz, jak stoisz. Zajebiście! Szwedzi mieli po swojej stronie tylko lepsze uzbrojenie, ale i... Początek wojny posłuchaj! Szwedzi po prostu zakaz... Musisz chyba emocji więcej tu włożyć. 5 sekund przerwy to, 5 sekund przerwy to. Spoko. Początek 6 wojny... Trochę szybko... Tylko poszło, nie? Początek wojny polsko-szwedzkiej, 5-6. Po tym, jak Szwedzi...
Feldmarszałek Arvid Wittenberg. No, ciężkie! Ale... ciężkie nazwisko! Nie ponieśliśmy większych strat Jak Radio Kuroń. To, nie, to się nie znajdzie w tym. Radio Kuroń, kocham was. Dzwoni menadżerka, mówi, jest nowa oferta. Wow, mega szczynka i kopeta nie dycha w papierkach. Yo! Sosito. Ja nie znam swojego tekstu, nie? Proszę postawić mi piątkę. Słuchajcie, ten dom jest nawiedzony. Chyba coś słyszałem, jest tutaj ze mną Dawid Czech. Siemano, szczury! Ja jestem Ghost Hunter, a dzisiaj gościnnie jest z nami... jest z nami Mad Max z kanału Urbeksik! Akcja! Nie, dobra, jeszcze raz czekam. Nie, no bo mnie... To pasmo niekończących się porażek miał... Zaraz później doszło do kolejnego rozejmu, tym razem z Prusami. To jest stół reveal. Co? Jesteśmy teraz w Ciechanowie Dolnym, który niedawno najechali Szwedzi. Jest trzecia w nocy na tych torach. Oczywiście. Nie, przepraszam, nie mogę. Kiedy najechali akcja. Pana Szwedzi. Akcja! Teraz mów. To zabluruj. To jak, dawaj, leć dalej. No dobra, jeszcze jakieś... Czekaj. Akcja. A więc, co pan robił, kiedy napadli pana Szwedzi? Akcja. Czy jakiś członek pana rodziny pozawczyni w słowie? Dobra, to był ostatni raz, naprawdę. A teraz krótki reportaż spod... Ciągle czytam życie Chociny. To nie był jednak koniec problemów, gdyż w naszych stosunkach ze Szwecją... W stosunkach ze Szwecją... Last night in the D, let me tell you how I made a leave with me. Conversation and Hennessy. I've been